Serdecznie zapraszam na otwarcie wystawy pana Daniela Truszkowskiego W czasie i przestrzeni. Pan Daniel zaprezentował w wystawie różne obrazy, które niektóre wydają się inne, na przykład jak te, które nawiązują do początku świata, tak trochę abstrakcji, a jednocześnie niektóre były, nawiązują do wspomnień rzeczy ułotnych. I mogłoby się wydawać, że są tematy odległe, a jednak to, co jakby było pierwsze, zawsze jest z nami. I wydaje się to bardzo ciekawe połączenie, jednocześnie formalnie i tematycznie, jednocześnie wynikające z siebie. Jeszcze proszę. Przepraszam, bo ja tak jakby kolegę i nie wiem, dobrze jest. Pan Daniel Truszkowski tak samo jest uczestnikiem wielu plenerów. Jego prace są w kolekcjach w kraju i za granicą. Już może oddam głos. Gościem specjalnym jest radnicząca pani magister Beata Karłowska, która opowie też o arteterapii. Dziękuję, zapraszam, ja oddaję państwu. Bardzo dziękuję za pani ręce. Składam serdeczne podziękowania. Oczywiście dla pani i dla całego Centrum Promocji Kultury. Tak się bardzo angażuje. No i właśnie tutaj nawet widać, że jesteście państwo. Widocznie jest jakiś magnes, który ich przyciąga. I to w osobie pani Moniki i jej kolegów, którzy tak świetnie organizują. Także serdecznie, najserdeczniej witam państwa. Tym bardziej, że przy takiej pogodzie, co to rzeczywiście może no nie jest takie proste, ale składam państwu serdeczne podziękowania. Każdemu z osobna i wszystkim razem. No RODO powoduje, że nie jestem w stanie po nazwisku wymienia się tych zacnych osób, które jest w tej grupie. No ale tym bardziej no, serdecznie witam wszystkich państwa razem i każdego z osobna. Jest mi bardzo miło, że jesteście państwo. No i oczywiście dziękuję jeszcze raz pani Monice i również bracie Karłowskiej, która jest magistrem psychologii. No i przy tej okazji przedstawi temat arteterapii, no, co oczywiście mówi o twórczości i zarazem leczeniu przy tej robocie, że tak się wyraża. No, faktycznie jest coś w tym, że malując, tworząc, człowiek czuje się jednym zdrowszy, szczęśliwy, zdrowy. No i on mimo tych kolorów włosów ciągle siedzę przy tym ślęcze, dobrze mi jest, zamykam się w domu i pracuję dalej. Przygotowałem taki zestaw prac. No i przekazuję pod państwa, że tak powiem, osąd i zapraszam do oglądania i ewentualnej dyskusji, a teraz serdecznie zapraszam i proszę o parę słów na temat arteterapii. Beata Karłowska. Dziękuję serdecznie, Kacie, bo prywatnie jestem córką autora tych prac. To już jest kolejna nasza wspólna z tatą wystawa, czy kolejny wspólny wernisaż. Dla mnie to jest rewelacyjna możliwość podzielenia się z państwem taką refleksją, czym jest arteterapia i jak ważna jest arteterapia. Ponieważ prowadzę gabinet wsparcia psychologicznego, o nazwie tak po prostu, jestem zielarzem, naturopatą, mediatorem, w związku z czym tematy duszy i tematy związane z dobrostanem są bardzo mi bliskie. No i teraz arteterapia, co to takiego? Arte, wiadomo, sztuka, nazwana również rzemiosłem, terapia, czyli leczenie. Skoro powstało takie zagadnienie, czy też fach, jak arteterapia, to znaczy, że to działa. No i działa. Powiem państwu, że na Islandii w latach 90. na domów to będzie, że działa. W latach 90. było masę młodych ludzi, którzy byli uzależnieni od papierosów, od alkoholu, od narkotyków. No i fachowcy zaczęli myśleć, co tu zrobić, żeby sytuację poprawić. Zbadali biochemię mózgu. Okazało się, że w zależności od tego, jak reagujemy na stres,
tak też pomagamy, tak też się wspieramy, czy to właśnie jakimiś używkami, czy alkoholem. No i teraz naukowcy też próbowali znaleźć takie sposoby zewnętrznego wpływu, które spowodują taki sam mechanizm w głowie i znaleźli. Zalecili studentom 3-miesięczne studia podyplomowe, które będą w zakresie albo sztuki, albo sportu. Mieli sobie wybrać. Warunek był taki, że 3 miesiące mają uczestniczyć w tych zajęciach. Okazało się, i tu będą cyfry, bo one przemawiają, że 48% osób, które były uzależnione od alkoholu, czy też korzystały z alkoholu, tak lepiej powiedzieć, po 20 latach na Islandii jest 5% osób młodych od 13 do 19 roku życia, które korzystają z tego wsparcia. Podobne dane są, jeśli chodzi o papierosy. I co ciekawe, że ci ludzie pozostali po 3 miesiącach nadal kontynuowali sztukę. No to był taniec, to były różne rodzaje sztuki. Też nie będę się rozwodzić, bo tak jesteśmy z tatą umówieni, bo tu najważniejsza jest kwestia obrazów, ale przy okazji obrazów chcę mieć taką myśl, inspirację, żeby przede wszystkim pamiętać o tym, jak ważna jest radość w życiu. Szczególnie wtedy, kiedy z boku ładują nas media lękiem. Sami wszyscy wiemy, tak, że ta sytuacja geopolityczna różna jakby może nas niepokoić, a antyterapia, czyli korzystanie, branie radości z tego, co się robi, jest taką naszą tarczą i później jest mniej osób w gabinecie, co jest oczywiście najlepszym rozwiązaniem. W związku z czym chciałam Państwa zachęcić do tego, żebyście robili jak najczęściej to, co lubicie, bo widzę też w gabinecie właśnie, że ludzie deklarują, że coś lubili, tak? Lubiłam szydełkować. Ta sztuka to wcale nie musi być wielką sztuką, to może być nasza codzienna sztuka, to może być praca w ogrodzie, to może być właśnie szydełkowanie, to może być tworzenie muzyki czy słuchanie, to może być taniec. Także coś, co nam daje radość, róbmy to jak najczęściej, a ponieważ wiem, że tutaj działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc chciałabym też do tego nawiązać, że jeżeli robimy to razem, a szczególnie multipokoleniowo, to ma jeszcze taką wartość wzbogaconą. Tu jest efekt synergii, który mówi o tym, że 2 plus 2 to nie jest 4, tylko to jest 8. Jeżeli robimy coś razem, to stąd też właśnie jakby robimy z tatą, więc nie jesteśmy gołosłowni, czyli jest sztuka, jest robienie razem, jest radość. I zachęcamy Państwa również do tego, tu miałam więcej przygotowane, ale to nie ma sensu. Także po prostu cieszmy się życiem, będziemy mieli wzmocnienie, tarcze przed różnymi trudnościami. Także z takim przekazem chciałabym tutaj wystąpić. Tak jest. Zapraszamy do obejrzenia prac przy nauce wina, także i dyskusjach oczywiście, jeśli macie Państwo jakieś wnioski, uwagi, serdecznie proszę o, czy tak powiem, wywiady. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu za przybycie. No i proszę bardzo do obejrzenia prac przy nauce wina. Jesteśmy zachwycone salą.
Och, zabrakło dużo. Dobrze. Reni Markowi z najlepszymi życzeniami i przyjaźnią dla Mieszkowskiego. Bardzo dziękuję. Dobrze, bo dobrze. Dziękuję. Cudownie.